Witam Was bardzo serdecznie w piątym odcinku mojej serii Pograjmy w Twierdzę. Dzisiaj czeka na nas piąta misja pod tytułem Między Młotem a Kowadłem, także przyjdę od razu do roboty. Ścigałeś uciekinierów jeszcze daleko na terytorium sąsiedniego hrabstwa, ale w końcu zgubiłeś trop w ciemnościach nocy. Tymczasem... Rozbili pół tuzina moich patroli! Przecież to najazd na moje hrabstwo! Co ja mam teraz począć? Uspokój się, Depus. Wszyscy prawdziwi rebelianci, jakich widziała ta ziemia, już dawno pouciekali za Siódme Morze. Twoi ludzie chyba dadzą sobie radę z paroma zasmarkanymi banitami. Jedźże mu zapolować na jelenie, to zapomnisz o wszelkich troskach. Ale oni są już tylko rzut kamieniem stąd! Przecież muszę coś zrobić! No to wyślij tam niewielki oddział oblężniczy, który osłabi mury ich kryjówki. Łatwo ci tak mówić! Uspokój się. Zobaczysz, że gdy wrócimy z polowania, twój problem będzie należał już do przeszłości. Możesz mi zaufać. Wąż był niegdyś rządcą jednej z najbogatszych prowincji w kraju. Żył dostatnio i w luksusach, obficie bogacąc się na podatkach, które ściągał z poddanych. Kiedy król usłyszał o jego niegodziwościach, wysłał go do jednej z nowych kolonii. W trakcie którejś z pierwszych walk wąż zmierzył się z twoim ojcem. W wyniku tego pojedynku stracił oko. Tego dnia wąż przyrzekł sobie, że nie spocznie, dopóki ścięte głowy wszystkich członków twojej rodziny nie zostaną nabite na pale przed jego zamczyskiem. Twoi zwiadowcy donoszą, że znalazłeś się w pułapce. Nie masz dość zapasów, aby kontynuować marsz, ani licznego wojska, które pomogłoby ci przedrzeć się z powrotem. Jedyne wyjście to zostać tu, gdzie jesteś. Zwiadowcy wyszukali doskonałą pozycję obronną. Wyspę na szerokiej rzece. Jeden z twoich poruczników zaczął już budować tam bazę. Ziemia w sąsiedztwie rzeki jest bardzo żyzna. Skorzystaj z tego i załóż tam farmę pszenicy. No i okej, znowu podpowiedzi. Dobra, lecimy. Wybierz miejsce na spichlerz. Oczywiście pierwsze co zrobić to zbudować chatę drwala. Kilka nawet ich zrobię. Może jeszcze tutaj walnę. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Okej. Ataki będą stąd przeprowadzane, czy... Nie, stąd, okej, stąd, więc będę musiał sobie jakoś tutaj... powiedzmy tutaj zrobię znowu te swoje takie niby posteruneczki, wiecie, po czterech łuczników. Tu gdzieś przy tym załóżmy ujściu. Przy tym brzegu, o tak o. I tutaj, bo tutaj będą mnie atakować ze wszystkich stron chyba oprócz tej, ale... No nie wiem, zobaczymy zaraz. Znowu taka misja na czas, co nie? Okej, zbuduję gdzieś tutaj koszary. Tutaj walniemy sobie zbrojownię. I zbudujemy jeden warsztat. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Okej. Aha, no i zauważyłem, że kurczę... W niektórych momentach, na niektórych moich poprzedniejszych odcinkach, nie wiem jak na tym, postaram się temu zapobiec, ale gdy jest normalna rozgrywka, gdy już jestem, wiecie, normalnie na świecie tutaj gram, w ogóle to muzyka i tak dalej, nie ma takiego echa, ale coś mi kurczę nie pasuje po prostu jak czytają na przykład między misjami, czy jak jest powiedzmy, wiecie, jakaś rozmowa załóżmy między Lordem Wełnowodorem, Wełnowór, czy, kurna już nie wiem jak on się nawet nazywa. A tym z całym tam serem długoręką, nie? I czasem jest tak jakby ten echo lekkie, co nie? To się da zrozumieć w ogóle, tylko nie wiem, bym musiał jakoś poszperać, może jakoś uda mi się to zapobiec, bo niby lecę na głośniki na mikrofon, co nie? Ale głośniki mam bardzo cicho i bardzo daleko od mikrofonu, więc nie wiem o co chodzi, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie taką wpadkę. Postaram się temu zapobiec.
Także jak coś to sorry. Jakieś polecenia? Wyruszamy! Dobra, pozycja obronna. Szkurna trochę zmęczony jestem dzisiaj, bo już nie wiem, który to jest chyba piąty odcinek, tak wszystkie podrząc jakoś mi się już. Nie no, dzisiaj tylko nagram ten i już czekamy jutro na następny jakiś. Czyli już szósty. I właśnie tak to jest. Farmę przy nic trzeba zrobić. Nowy budynek nam doszedł. O ile się nie mylę, to jeszcze młyn powinien gdzieś tu być. No potrzeba jest, drewna. Troszkę on jednak zajmuje. Znaczy potrzebuje, no, drewna, o to chodzi. No, na starcie ładnie nam chlebka dali, także jest w porządku. Dobra, trzeba zbudować potrzeba teraz drewna. Górna 70 dron mi na podwórku, jest coś strasznego. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie, ale... Potrzeba drewna. Troszkę mnie jak to rozkojarza, ale mniejsza o to. Nie będę przynarzekał, nie? Na dzieci. Okej. Trzy piekarnie mi się zdaje, że będą w zupełności wystarczyć. Może zbuduję już pierwszy posterunek, gdzieś powiedzmy tu. No okej. Zaraz zburzymy tą chatę drwala, tylko niech to drzewo skończy ścinać. I tutaj, o ile się nie mylę, już będzie będą fajniejsze ataki, bo będzie na przykład na nas szczur będzie wysyłał katapulty. Chyba tak. Chyba coś mi się zdaje, że tak będzie. W ogóle będzie więcej wojska i będzie fajnie. Oczywiście i tak dostanie on wciry ode mnie, ale... Ale wiecie, o co chodzi. Właśnie tutaj zrobię, tak. Tak. Potrzeba drewna. Nie mam drewna, kurczę. Dobra, i tak. Powinno styknąć. Tych już mogę dać gdzieś chyba tutaj. Już tam zmierzamy. Od razu się ich zamknie. Myszka coś lata. Możliwe, że mam ten troszkę za głośno. Nie grafika. Nie tyle, co... muzykę, chociaż muzykę mogę dać do 20. Głośność efektów jest troszkę jednak za duża. I głośność mowy jest ewidentnie za duża. Mi się zdaje, że... Dobra, damy tutaj 28, tutaj dam 35. Mi się zdaje, że w zupełności to wystarczy. I okej. Zaraz tego zburzymy. Drwala. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Dobra, zaraz będą pierwsze chlebki z naszej uprawy, bo widać, że już rolnicy pszenicę troszkę koszą już powoli. Po cztery widać, że tak koszą, snopki noszą. Prawie nie mamy już żywności, czekamy na rozkazy. Łucznicy w gotowości, ruszamy natychmiast. Dom by się przydało jeszcze zbudować, kilka domków. Zostawię jedno drewno dla... przyszło już następne. Wiecie co wam powiem? Bardzo dużo grałem, już się powtarzam pewnie, ale już nawet nie pamiętam już o czym gadałem w poprzednich odcinkach. Bardzo dużo kiedyś grałem, jak byłem troszkę młodszy i mniejszy i w ogóle w twierdzy, tak jak mówię, przechodziłem już o mnie raz, ale teraz nie wiem o co chodzi, a naprawdę mi tak po prostu chęć naszła, tak mi się w ogóle chce w nią grać i w ogóle... Naprawdę dawno w nią nie grałem. No ale to chyba dobrze, nie? Lepiej nagrywać coś, co się lubi, co sprawia przyjemność i w ogóle z grania, niż coś na siłę, tak?
na siłę nagrać, bo to nie ma najmniejszego sensu. Okej. Niewielka grupa żołnierzy szczura zmierza w kierunku naszego zamku. Już? Oj. Zostawiajcie, jak chcecie, taką samą technikę, jak ja robię, że zbudujemy takie, spada. Że... No kurna, jakbyśmy chcieli zbudować takie same posterunki jak ja, to żeby została ta jedna kratka, troszkę miejsca pustego między tym, bo załóżmy jakby było, jakby one były połączone tak o palisadą, to po prostu no wrogowie, wojska wrogie by szły naokoło, nie? Bo to by zaliczali jako zwyczajny mur. A my nie chcemy tego, chcemy, żeby szli te wojska, szły wojska no prosto i... W ogóle sorry, że tak już może nie wiem, bredzę, już nie mam pomysłów do gadania, bo do mówienia się plączę, gadam niegramatycznie w ogóle, a to dlatego, że jest godzina 23 i mi się zbytnio nie chce. Miałem jakiś tam ten, między czwartym a teraz tym piątym nadchodzą nawały! Odcinkiem troszkę, powiedzmy 3 godzinki chyba przerwy, ale pomimo wszystko... Czekamy, trzeba nam broni, ser. Już nie masz, tak powiem, tej świeżości, nie? Wyruszamy. Ale nie ma co narzekać. Ja za daleko rozbudowałem troszkę. No i to jeszcze tej, tych ucznic, ten uczników też wysyłał. Szczur widać, więc troszkę trudniej jest. Bo mimo wszystko troszkę... Czekamy na rozkaz. Panie, nie możemy tam dojść. I fajne właśnie to jest, że jak są, jest tutaj palisada, nie? To jest wszystko okrążone, to trudniej po prostu trafić w moich. To jest, mi się myszka zablokowała. O, jest okej. Okay. Trzeba tutaj dać jednego. Czekamy na rozkazy. Tak? Już tam zmierzamy. No dobra, widać, że z żywnością nawet dobrze stoję, nie ma co narzekać. Może zbuduję jeszcze z 2 piekarnie. Także mi się zdaje, że tu już będzie taka, że tak powiem, górna granica, tylko gdzie one są, tutaj są. Zapasy z nich leżą. Dobra, tyle powinno w zupełności starczyć. Co ja jeszcze mogę zrobić? Może jeden jeszcze warsztat jak się w ogóle nazywa? Łuczniczy, warsztat łuczniczy. Okej. Okay. No, ładnie już tutaj tych posterunków narobiłem. Prawie nie mamy już żywności, ser. Co ja ci poradzę? Dobra. Już może zrobić jednego ucznika. Ucznicy w gotowości. Strasznie mi się myli. Znaczy myli się, no jakoś tak... Jak powiem czasem włócznik, ruszamy czy łucznik, to praktycznie tak samo brzmi ten wyraz, nie? Ale wiem, że to jest coś innego, ale jakoś tak zawsze się myliłem, zawsze coś innego tak powiedziałem. Ale... Mniejsza o to. Najlepiej będzie, jak już będę miał włóczników i łuczników, bardzo skromne. Obojętne to już będzie, czy się pomylę, czy nie. Okej, okay, może ja tutaj zrobię... Jeszcze drewna, no, widać? Może troszkę powiększę tą farmę, dam troszkę więcej farm pszenicy. Od razu będzie jakaś większa uprawa, co nie? Okej, okay, tutaj starczy. Ile kosztuje ten warsztat łuczniczy? Dobra, stać mnie. Okej. Okay. Dałoby się troszkę podatków ściągnąć. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Mieć. Z ludu mojego kochanego. No, zawsze to wiecie, na 3 warsztaty to szybciej mi broń będzie się produkowała, nie? A to za tym idzie szybciej, ten wyrekrutuję swoje wojsko i będę efektywniej się bronił. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Czekamy na przeciwnikami, tak? Mój łuk będzie ci służył. Wyruszamy! No, wyruszaj. A, tutaj zapomniałem ich zamknąć. Prawie nie mamy już żywności, ser. Ile tam jeszcze zostało nam?
A dopiero jesteśmy w połowie, także spoko. W ogóle nie wiem ile nagrywam, bo ja kurczę nigdy stopera jakoś nie włączam, także ostrzegam was, że mogą być cięcia, tak? I zapasy po prostu odcinek będzie podzielony na części. A tak samo mówiłem już chyba bodajże w trzecim odcinku, tak, i jakoś cięcia nie było, bo jednak ten materiał długi nie był i nie nadawał się w ogóle do dzielenia, także ja po prostu tylko uprzedzam, nie? Prawie nie mamy już żywności, ser. No już mamy trzy wieżyczki obstawione. Pięknie. Dobra, zaszaleję, polecę jeszcze na jednego warsztata. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Okej. Tylko teraz nie będę miał za co wyszkolić kolejnych uczników, tak, ale... A dobra, już mogę. Czekamy na rozkazy. Na dwa styku. Jakieś polecenia? Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Skład zapasów jest zapełniony, mój panie. Aha, zapasy. Zaszaleje walny tako. Prawie nie mamy już żywności, ser. Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. Nie mamy, mamy. Wyruszamy. Jeszcze ile z 5 chlebów. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Jedna mąka. Spoko, styknie. Twoja popularność rośnie. No bardzo się z tego powodu cieszę. Ludzie bardzo ciebie cenią, mój panie. Okej, mogę wyszkolić teraz trzech uczniów. Czekamy na rozkazy. Tak? Już tam zmierzamy. Pozycja obronna. Łucznicy w gotowości. Obronna, mój łuk będzie ci służył. Mój panie. Wstawa, nie pozycja. No dobra, jak zwał, tak zwał. Mogę jeszcze jednego. Czekamy szkoli, na rozkazy. Super. Jakieś polecenia? I od razu szybciej, co nie? Ruszamy na ten robi wojsko i w ogóle jak jest więcej dostawców broni w postaci właśnie tych warsztatów łuczniczych. No okej. Okay. Ile jeszcze mamy do obsadzenia tych wieżyczek? Tutaj trzy i tutaj dokończyć jednego łucznika dać. Może walne jeszcze tutaj. Tak, o, dwie od razu. Tak i tak. Co też nie jest głupim pomysłem. Wiadomość od szczura. Wkrótce będziesz się czołgał przede mną. Nie jesteś kimś, kto mógłby mnie pokonać. No już się boję. Okej. Okay. Mogę wyszkolić. Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. I dam tutaj, o. Wyruszamy. Już będzie, że tak powiem, od tego frontu będzie elegancki def, elegancka defensywa. Nie będzie chyba możliwości, żeby tutaj jakoś się, nie wiem, prześlizgły te wojska szczura. Twoja popularność spada. Z jakiegoś to powodu. Ludzie bardzo ciebie cenią, mój pan. Ja złoto wpływa do naszego skarbca. Bez podatków. Walnę się jeden młyn, wiecie co? Walnę go i wtedy będę miał więcej mąki, bo widzę, że powoli się zbiera samo zboże, sama pszenica, mąki nie ma. Idąc właśnie tym, wiecie, wojska szczura atakują! Bez mąki nie ma chleba, nie? A bez chleba nie ma ludzi. O, dobra, teraz jest widać, że troszkę więcej. Troszkę nielogistyczne, nielogiczne jest to, tak o, że jak oni normalnie siedzą, to mimo, że nie są moje wojska, to mogę je zaznaczyć, one jakoś wstają, jakby nie wiem, mnie słuchały czy coś. Dobra, ile to jeszcze może będą z dwa ataki? No tak, atakuj już. Tak? Już jest pozycja obronna. Zobacz, i zaraz mi mędy jedne społeczne. No dobra. Łucznicy, panie, nie możemy tam dojść.
Prawie nie mamy już żywności, ser. Dobra, trzeba będzie tym zaraz, bohaterem chyba. Czy tam lordem. Coś w tym stylu. No niestety nie zdążyłem tutaj dać kilku łuczników, ale zobaczmy. Dobra, wracaj. Raz, czekamy na rozkazy. Mój łuk będzie ci służył. Lecicie tutaj. Już tam zmierzamy. Wytłukło coś mi tutaj? Mój panie. A, niekoniecznie. Tutaj chyba jednego brakuje, co? Tutaj. No. Dobra. Raz, czekamy na rozkazy. Bierzemy jednego, dajemy tutaj. Ruszamy natychmiast. Czekamy na rozkazy. Siadamy tutaj. Nie tutaj, tutaj. Wyruszamy. Okej, będzie elegancko. Zamknąć, zamknąć, zamknąć. Jest pięknie. Okej. Ile mamy tutaj już? Dwa łuki. Czekamy na rozkazy. Tak? Na razie z tych... Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Już tam zmierzamy. Bardzo skromne. No było gorzej, no bez przesady, gościu. Czekamy na rozkazy. Łucznicy w gotowości. Ruszamy natychmiast. Znowu fajne dwa wodospady. Prawie nie mamy już żywności, ser. Nie wiem, czy tutaj czasem nie będzie już katapult, ale chyba nie, no nie wiem. Mi się zdaje, że jeszcze będzie jeden atak, ale nie, zobaczymy. Wydaje mi się, że powinien być jeden, ale... Wiecie. Wydawać się może, a będą zaraz dwa i o. Czekamy na rozkazy. Mój łuk będzie ci służył. No ale wiecie, wygramy tą misję, to już będzie jakiś tam pierwszy, tam drugi krok do pokonania tego tyrana, nie? Tego złego władcy tam oblega Anglii i w ogóle. A, tracimy trochę pieniędzy, mój podatków. Zapasy w naszym spichlerzu. A bo ja ciągle mam tak, o kurczę, to ja się dziwię, dlaczego tak szybko jedzenie, a ja z nich podatków nie ściągam, no to co to ma być? Za darmo nie mamy już żywności, ser. Co to ma być? Okej. Okay. Czekamy na rozkazy. Następne dwa wojaki. Mój panie. Wyruszamy. Fajnie, że tak zrobiłem, bo jak widzicie, jak, bo te dwie farmy powstały później, co nie? I teraz z kolei jak te farmy dwie tutaj, co postawiłem pierwsze, nie mają już zboża, to te mają. Jak te nie mają, to, to widać teraz, że te mają. I tak, tak praktycznie ciągle mam ciągłą dostawę tej pszenicy, nie? Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia? Już tam zmierzamy. Okej. No drewna to na brak drewna nie mogę narzekać, bo mam go strasznie dużo. To są deski, tak? Czy drewna, jak się zalicza? Tak nie za bardzo to piszę. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Wiem, wiem, tak ciągle Swiatka opominam, że on czasem mówi poszłem, żem, srem, ale jak widać nie tylko on tak mówi. Prawie nie mamy już żywności, ser. Nie wiem, się zdaje, że będzie tylko jeden. Już ostatni taki decydujący atak. Nasze zapasy żywności. Złoto wpływa do naszego skarbca, ser. Okay. Nasze zapasy żywności. Dawaj tutaj chlebek, dawaj. Gdzie są piekarze? Idą. Sieroty jedne. No, ale mąki już mamy, okej. Okay. Dość sporo, więc... Wydaje mi się, że już wystarczy na dokończenie tej misji. Oczywiście powodzeniem. Kurna, co jest? Ile tu jeszcze potrzebuje? Czterech łuczników. Czekamy na rozkazy. Tak? Wyruszamy. Już tam zmierzamy.
czekamy na rozkazy. Łucznicy w gotowości. Ruszamy natychmiast. No teraz to jak pójdzie normalnie jak karabin maszynowy, jak wszyscy wypalą, wiecie. Ci służył. Swoje strzały. No panie. Jak w tym filmu, jak w tym filmie, nie? 300. Normalnie niebo ciemne od strzał. Było. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia? I wydaje mi się, że ten odcinek też będzie miał około 30 minut, tak jak poprzedni. Czekaj, a spróbujmy troszkę dać. Czy jak damy tutaj głośność mowy troszkę mniej, to może wtedy nie będzie echa, bo nie będzie tak głośno mówił już po misji, tak? I między tymi. Tylko nie wiem, czy to w ogóle do tego jest opcja, czy nie, ale zobaczymy. Warto testować, co nie? Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, sir. To bardzo dobrze. Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. Wyruszamy. A wyruszajcie. Dawaj mi szybko tutaj ten atak. Co to ma być? Wiadomość od szczura. Przestraszony? Sławetne armie Duke'a de Puss zmiotą cię równie łatwo, jak ja odganiam muchę ze swojego ramienia. Kurczę, tak patrzę na tego szczura, to ja nie wiem, co on ma na mordzie. Czy to, nie wiem, jakaś broda jest ruda, czy, nie wiem, zżygał się chłop, czy... Czy jakieś niby blizny, bo kurczę... Jakby się urąbał jakiś, nie wiem, sosem ze spaghetti na przykład. Czekamy na rozkazy. Tak? Już tam zmierzamy. Takie bynajmniej jest moje spostrzeżenie, nie? Czekamy na rozkazy. Łucznicy w gotowości. No i pięknie, mamy wszystkie te moje tak zwane posteruneczki obstawione wojskiem, łucznikami, więc jest spoko, to może ja trochę jeszcze podatków wezmę. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. Może tutaj jeszcze bym zrobił. Teraz już na pewno będzie atakują. A już nie zdążę chyba nawet obsadzić tą wojskiem. Ale... Mój łuk będzie ci służył. Mój panie. Złoto wpływa do naszego skarbca, sir. Teraz będzie fajnie. No jak widzicie, będą jednak już katapulty, bo są inżynierowie. My jeszcze nie mamy ich, ale... Oni różne trebeusze, jakieś w ogóle maszyny obrężnicze, w stylu na przykład wieża, dzięki której wchodzimy na mury. Ale wiecie, to jeszcze za szybko. No dawaj, dawaj. Spójrzmy taką. Zbytnio deski, znaczy palisada z drewna, nie ma szans z katapultą, ale... Jak mówię, nie ma szans. Ale powinniśmy dać radę. Tutaj ładnie rozsuwają tych łuczników. Łuczników, no. Spokojnie. Wróg został pokonany. No, ślicznie. Trochę nam tutaj rozwalił, ale... Ale jest w porządku. Daliśmy radę odeprzeć atak szczura. Zaraz będzie nam tutaj płakał. Chyba. Wiadomość od szczura. Niech to! Moi głupi żołnierze nie potrafią... Nie chcą... Ci idioci nie wykonali mojego genialnego planu! To ja do cytrusa byś podskakiwał? Ja cię, kurna. No i znowu piękny napis, zwycięstwo. Zwycięstwo! Troszkę jednak więcej już straciłem jednostek, no ale to rzecz normalna. Udało ci się szczęśliwie przetrwać. I tutaj było echo, no zobaczmy teraz. Całym hrabstwem. Był bitewny nie zdążył jeszcze dobrze osiąść, kiedy otrzymałeś wiadomość, aby jak najszybciej wracać do dowództwa. Byłeś przekonany, że tym razem lordowie docenią twoje męstwo. No, no i pierwsze hrabstwo pierwszego tyrana, jakim jest Duke de Puss, czyli szczur,
należy do nas, jak widzicie, za zrobiło się niebieskie. Także ja wam dziękuję za uwagę. Czekajcie na 6 odcinek. No i co? Siemka, pa pa. Na razie.